Grażyna Banasik, Łukasz Borowiak, Adam Kośmider, Grzegorz Rusiecki. Jest ich czworo, a stanowisko prezydenta Leszna jedno. Solidarnie z protestującymi pod Senatem w Warszawie, pod sądem na ulicy Dąbrowskiego stanęli mieszkańcy Leszna. Leszno bez barier to nowy profil założony na Facebooku przez leszczyńskie Prawo i Sprawiedliwość. Od 16 czerwca czynna jest w Muzeum Okręgowym w Lesznie wystawa poświęcona Unii Leszno. Na wysokość cen biletów od dawna narzekają mieszkańcy. W tej kwestii interweniował radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Wiesław Szczepański. Młodzież ze stowarzyszenia Nasza Alternatywa, Młodzieżowe Centrum Profilaktyki Alternatywa wraz z niemieckimi gośćmi podsumowała projekt Alternatywna Sztuka, projekt 2018. Wspaniała atmosfera, dobra zabawa, radosna muzyka i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Tak w skrócie można podsumować 14 dni Ponieca. Gmina Przemęt ma wiele atrakcji turystycznych, krajobrazowych i historycznych. Teraz wprowadza gratkę dla kolekcjonerów, znaczki turystyczne. W najbliższy piątek na ulicy Brackiej kino ze smakiem. Wydarzenie rusza o godzinie 19:00, o 20:00 koncert jazzowy, o 21:30 pokaz filmu La La Land.